Dzień dobry. Nazywam się Szymon Niemiec, jestem psychologiem i psychoterapeutą. A dzisiaj chcę Cię zaprosić do wysłuchania bajki o królu Drozdobrodym. Pewien król miał córkę. Piękną nad miarę, ale tak dumną i pyszną, że nie chciała przyjąć żadnego z zalotników. Jednego po drugim odtrącała, drwiąc z nich przy tym bez litości. Chcąc, aby jednak wybrała sobie męża, urządził król wielki bal i zaprosił nań wszystkich młodzieńców z pobliża i z oddali. Ustawiono ich rzędem wedle stanu i urodzenia. Naprzód więc stali królowie. Potem arcyksiążęta, dalej książęta, hrabiowie, aż wreszcie zwykli szlachcice. Księżniczce zaś powiedziano przed szeregiem, ale dumna dziewczyna każdemu potrafiła jakąś łatkę przylepić. Ten był za gruby, beczka, zawołała. Inny za wysoki, wysoki do nieba, a głupi jak trzeba. Trzeci za niski, mały i gruby jak palec. Czwarty za blady, blady jak śmierć. Piąty zbyt czerwony, koguci grzebień. Szósty zgarbiony, pochyłe drzewo. W ten sposób w każdym znalazła jakąś wadę. Ale szczególnie wyśmiewała pewnego drobnego, dobrego króla, który stał na samym szczycie szeregu. Miał on nieco krzywy podbródek, a królewna zawołała zupełnie jak dziób drozda i nazwała go królem Drozdobrodym. Atoli stary król, ujrzawszy co się dzieje, podjął w srogi gniew. I poprzysiągł, że odda córkę pierwszemu żebrakowi, który przyjdzie do zamku. Następnego dnia pod oknem królewskim rozległ się śpiew wędrownego grajka proszącego o jałmużnę. Gdy to król usłyszał, zawołał: przyprowadźcie go do mnie. Grajek wszedł w łachmanach do komnaty, zagrał królowi i królewnie piękną pieśń i poprosił o wsparcie. Zaś król rzekł: gra twoja spodobała mi się bardzo, oddam ci więc córkę swoją za żonę. Przeraziła się królewna, ale król rzecze: poprzysięgłem, że oddam cię pierwszemu żebrakowi, a teraz dotrzymam przysięgi. Nie pomogły łzy i prośby. Zawołano księdza, który natychmiast dokonał obrzędu zaślubin. Gdy się to stało, rzekł król: nie wypada, aby żona żebraka przebywała w moim zamku. Idź precz ze swoim mężem. Żebrak ujął zapłakaną królewnę za rękę i uprowadził ją. A gdy przychodzili przez wielki las, zapytała królewna: czyj to piękny las? Czyj to piękny las? To Drozdobrodego króla. Gdybyś wzięła go za męża, byłabyś go miała. No ja nieszczęśliwa, czemu go nie chciała? Gdy zaś przechodzili przez piękną łąkę, zapytała królewna: a czyja to jest łąka? Czyja piękna łąka? To Drozdobrodego króla. Gdybyś wzięła go za męża, byłabyś ją miała. Och, ja nieszczęśliwa, czemu go nie chciała? Czemu go nie chciała? A gdy przez miasto wielkie przechodzili, zapytała królewna: a czyje to miasto? Czyje piękne miasto? To Drozdobrodego króla. Gdybyś wzięła go za męża, byłabyś je miała. Och, ja nieszczęśliwa, czemu go nie chciała? A cóż to takiego, zawołał grajek. Wcale mi się to nie podoba, że ciągle myślisz o innym mężczyźnie. Czyż ja ci nie wystarczam? Przybyli wreszcie przed maleńki domek, a królewna spytała: ach, cóż to za chatka maleńka? Ach, czyjaż ta biedna chateńka? Zaś grajek odparł: to jest nasz dom, gdzie razem będziemy mieszkali. Królewna musiała się schylić, chcąc wejść przez niskie drzwi. Rozejrzała się po izdebce i zapytała: a gdzież jest służba? Służba? Odrzekł żebrak. Sama musisz sobie i mnie usługiwać. Rozpal natychmiast ogień, wstaw wodę i ugotuj mi obiad. Ale królewna nie umiała ognia rozpalać ani gotować,
i żebrak sam musiał jej dopomóc. Kiedy spożyli skromny posiłek, położyli się spać, ale już o świcie żebrak kazał królewnie wstać i uprzątnąć izbę. Żyli tak sobie kilka dni, spożywając zapasy, które były w domu. Pewnego dnia rzekł żebrak: żono, tak dłużej być nie może. Zjadamy zapasy, a nie zarabiamy nic. Od dzisiaj będziesz plotła koszyki. Przyniósł jej witek wierzbowych, ale królewna nie potrafiła pleść delikatnymi dłońmi. Widzę, że nic z tego nie będzie, rzekł mąż. Będziesz więc przędła, może to lepiej potrafisz. Ale twarda nitka pocięła palce królewny i żebrak rzekł: widzisz, że nie nadajesz się do żadnej pracy. Kiepski interes zrobiłem z tobą. Spróbujemy więc czego innego. Kupię dziś garnków i rozmaitych naczyń, a ty pójdziesz na rynek sprzedać je. Ach, pomyślała królewna, co to będzie za wstyd, gdy ludzie z królestwa mego ojca przyjdą na rynek i zobaczą mnie tam. Ale nic nie pomagało. Musiała być posłuszna. Za pierwszym razem poszło dobrze. Ludziom podobała się piękna kupcowa i chętnie kupowali garnki, płacąc wysoką cenę. A niektórzy nawet dawali jej pieniądze, a garnki zostawiali. Przez kilka dni żyli teraz oboje z zarobku. Potem żebrak nakupił nowych garnków. Królowa siadła z nimi na rogu rynku. Wtem nadjechał pijany huzar i po chwili kopyta jego rumaka potrzaskały garnki na tysiące kawałków. Wielka była rozpacz królewny. Zalewając się łzami, pobiegła do męża i powiedziała mu, co się stało. Któż siada z garnkami na rogu rynku? Rzekł żebrak. Przestań płakać. Widzę, że nie nadajesz się do porządnej pracy. Poszedłem więc dzisiaj do zamku naszego króla i zapytałem, czy nie potrzeba im kucharki. Obiecano mi, że zostaniesz przyjęta. W zamian za swoją pracę otrzymasz bezpłatne utrzymanie. I oto królewna została kucharką. Musiała słuchać we wszystkim starszego kucharza i spełniać najcięższą robotę. W obydwu kieszeniach umocowała sobie garnuszki, do których wlewała resztki obiadu. Tam się żywili oboje, gdy wracała do domu. Pewnego razu w zamku królewskim miano obchodzić wesele najstarszego królewicza. Biedna królewna stanęła pod drzwiami sali balowej, by się przyjrzeć uroczystości. Kiedy zapalono światła, a do sali wchodzić poszli piękni panowie, jeden strojniejszy od drugiego, pomyślała królewna ze łzami o swoim losie, przeklinając pychę i dumę, które ją wtrąciły w nędzę położenie. Lokaje rzucali jej czasem kąsek wspaniałych dań, które wnoszono na salę. Ona kładła wszystko do swoich garnuszków. Wtem wszedł królewicz. Ubrany był w jedwab i atłas, a wokół szyi miał złoty łańcuch. Kiedy ujrzał piękną kobietę przy drzwiach, chwycił ją za rękę, chciał z nią tańczyć. Ona opierała się całą siłą, gdyż poznała, że był to król Drozdobrody. Ale nic nie pomogło. Wciągnięto ją na salę, lecz podczas szamotania garnuszki umocowane w kieszeniach wypadły, a zupa i resztki jedzenia potoczyły się po podłodze. Gdy to goście ujrzeli, rozległy się śmiechy i drwiny, a biedna królewna rzuciła się ku drzwiom, aby uciec z sali. Ale po schodach dogonił ją ktoś i przyprowadził z powrotem. Jakież było przerażenie królewny, gdy znowu poznała króla Drozdobrodego. On jednak rzekł serdecznie: nie obawiaj się. Ja i ów żebrak, z którym mieszkałeś w ubogiej chatce, jesteśmy jedną osobą. Dla twego dobra przebrałem się za wędrownego grajka. Ja też byłem owym huzarem, co ci podł garnki. Wszystko stało się to po to, by ukarać twoją pychę. Rozpłakała się królewna i rzekła: wielka jest moja wina, niegodna jestem być twoją żoną. Ale królewicz rzekł: pociesz się, złe dni minęły, teraz święcić będziemy nasze wesele. Wówczas pojawiły się pokojowe, które odziały królewne w przepiękne szaty, a do sali wszedł ojciec jej z całym dworem, życząc jej szczęścia w małżeństwie z królem Drozdobrodym. Teraz dopiero rozpoczęła się prawdziwa uczta. Szkoda, że ja i ty nie mogliśmy być przede mną.